Chciałem wszystkich powitać na konferencji prasowej po pierwszym meczu ligowym pomiędzy Olimpią Grudziądz i Dolkanem Ząbki. Na trybunach zasiadło około 1800 widzów. Mecz zakończył się wynikiem 5-0 dla drużyny gości. Gośćmi konferencji są oczywiście trenerzy obu drużyn, pan Robert Podoliński, Dolkan Ząbki i pan Tomasz Kafalski, Olimpia Grudziądz. Tradycyjnie prosimy trenera gości o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Nie spodziewałem się w najśmielszych swoich snach. Jechaliśmy tu z duszą na ramieniu po Pucharze Polski, który nam kompletnie nie wyszedł. Cieszymy się, że dzisiaj się udało, ale twardo stąpamy po ziemi. Wiem, że za tydzień kolejny mecz z faworytem tych rozgrywek. Także dziękuję tym chłopakom, nawet tym, którzy dzisiaj nie przyjechali, bo oni dołożyli cegiełkę do tego sukcesu. Dziękuję. Dziękujemy trenerowi Podolińskiemu. Spektakularnego zwycięstwa. Przywitałem się średnio z wykrzyknikiem, z publicznością w Grudziądzu, ale mam nadzieję, że moja praca nie zostanie zapamiętana tylko przez pryzmat tego meczu. Szkoda mi jest chłopaków, bo wszystkie sparingi, które graliśmy poza być może z Arką, były naprawdę na dobrym poziomie. Mecz w Pucharze Polski nie zapowiadał tego, że dzisiejszy mecz będzie wyglądał tak, jak wyglądał. Olimpia nie rozegra już takiego drugiego meczu. Chłopacy są w szatni załamani i chciałbym w ich imieniu i swoim przeprosić fanów Olimpii Grudziądz i zapewnić, że ten mecz, takie wydarzenie drugi raz się nie powtórzy. Dziękuję bardzo trenerom. Teraz chwila na pytania od państwa. Pytanie do trenera Tomasza Kafalskiego. Potrafi pan to racjonalnie wytłumaczyć, co się wydarzyło, czy to jeszcze za wcześnie? Znaczy, no, ja nie zwykłem zwalać winy na nikogo i na cokolwiek, ale no i też nie lubię stwierdzenia trenerów, którzy mówią, że na tym poziomie rozgrywkowej tak nie padają bramki, ale ja nie mogę założyć przed meczem, że po tylu błędach indywidualnych, technicznych w pobliżu własnej bramki jesteśmy w stanie tyle bramek stracić i nawet jeżeli mieliśmy jakieś przebłyski czegokolwiek, no to zostały one, nasze błędy zostały skrzętnie wykorzystane przez drużynę Dolkanu, która dzisiaj była po prostu lepsza. Jak rozmawialiśmy, mówił pan o tym, żeby ten wynik Wejherowa nas nie uśpił nas. Zdecydowanie nie. Wiedzieliśmy, że Dolkan to jest bardzo dobra drużyna, jak my wysoko i znaliśmy atuty, ale no, nie wiedziałem, czy nie spodziewaliśmy się, że my będziemy dzisiaj o tyle słabsi. Jasne. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli pytań nie ma, to bardzo państwu dziękuję.